W poprzednim odcinku pokazywałem, jak sprawdzać, czy wartości wprowadzane do komórek spełniają określone, dosyć proste wymagania. W tym odcinku pokażę Ci, jak zdefiniować dowolnie skomplikowane wymagania, które będą weryfikowane. Ten odcinek jest dosyć ciężki, więc jeżeli nie masz cierpliwości albo zdrowia na 8-9 minut dosyć trudnych formuł, to ten odcinek być może nie jest dla Ciebie. Ale jeżeli jesteś hardkorem i chcesz umieć weryfikować poprawność danych, korzystając ze skomplikowanych reguł? Zapraszam. Moje zadanie: zdefiniować takie reguły, które będą weryfikowały wprowadzane numery ID. Czy te numery spełniają te wszystkie wymagania? Pierwsze dwa znaki to mają być wielkie litery, potem musi wystąpić spacja, potem ma być 6 dowolnych cyfr, muszą to być cyfry, a całość ma mieć długość 9 znaków. Rozbiję to na mniejsze formuły, które potem skleimy w całość i dopiero te formuły później w okienku poprawności danych, w polu niestandardowe, jest do wypełnienia opcja formuła. I tutaj wskoczy nasza wynikowa formuła. Ale to na sam koniec wisienka na torcie. Więc na razie póki co zweryfikuję te poszczególne wymagania. Zacznijmy od tych najprostszych. Będę budował formuły, które będą badały wartość znajdującą się w pierwszej z tych komórek, a potem ta formuła zostanie zaaplikowana na wszystkie komórki z tego obszaru. Więc najpierw sprawdzę, czy tekst wprowadzony do komórki C3 ma długość 9 znaków. Użyję funkcji doy i powiem Excelowi, aby sprawdził, czy wartość z tej komórki ma długość równą 9 znakom. Klikam OK. Prawda, bo akurat ten numer spełnia te wymagania. Kolejny wymóg, sprawdzenie, czy znaki od 4 do 9 to są same cyfry. Najpierw wyciągnę te znaki, może użyję funkcji prawy i powiem Excelowi, aby sprawdzał, czy te w zasadzie to lepiej byłoby chyba użyć funkcji fragment tekstu, bo jeżeli użyję funkcji prawy, to jeżeli użytkownik będzie wprowadzał jakiś tekst za długi, który będzie miał na przykład 15 znaków, to funkcja prawy sprawdzi te znaki od końca, a nie te faktyczne znaki od 4 do 9. Więc użyjemy funkcji fragment tekstu. Ups! Oczywiście fragment tekstu. Powiem Excelowi, aby wyciągał znaki z komórki C3, średni. Zaczynając od znaku 4 i ma tych znaków wyciągnąć 6. Zamykam na Was, klikam Enter. Spójrz, otrzymałem samą końcówkę. Ta wartość jest teraz tekstem. Przekonwertuję ją na liczbę, na przykład dodając 0. Klikam Enter. I teraz potrzebuję sprawdzić, czy po takiej konwersji ta wartość jest liczbą. Więc powiemy Excelowi, aby sprawdził, aby użył funkcji czy liczba. Ups, nie czy formuła, tylko czy liczba, aby ta wartość, która wychodzi z wyodrębnienia tych znaków od 4 do 9, czy po przekonwertowaniu na liczbę, ta wartość jest na pewno liczbą. Zamykam na Was na końcu, klikam Enter, również prawdę otrzymałem, bo ta wartość, ta końcóweczka jest liczbą, zawiera same cyfry. Sprawdźmy jeszcze, czy trzeci znak to spacja. Użyjemy funkcji fragment tekstu ponownie. I powiem tej funkcji, aby znowu zadziałała na komórce C3 i wyciągnęła znaki od trzeciego poczynając jedną sztukę. Zamykam na Was i od razu sprawdzę, czy ta wartość jest równa spacji. Enter. Również otrzymam prawdę, bo ten numer ID jest poprawny. Najtrudniejsza część całej zabawy to sprawdzenie, czy pierwszy znak i czy drugi znak to są wielkie litery. Konkretnie litery od A do Z. Znaki łacińskie mnie interesują. Więc na boku wypiszę te duże litery A oraz Z i sprawdzę, jakie kody mają te litery. Dlaczego tak? Zaraz zobaczysz. Dla A kod to 65, dla Z kod to 90. Więc wszystkie znaki pomiędzy A i Z mają numery z przedziału od 66 do 89. Więc jeżeli kod tego pierwszego znaku lub kod tego drugiego znaku będzie zawierał się w tym przedziale, to mam do czynienia z wielkimi literami, mam to, co powinienem mieć w komórce. A jak teraz to zapisać? Sprawdźmy najpierw, czy pierwszy znak to, czy kod pierwszego znaku zawiera się w tym przedziale od 65 do 90. Więc użyję funkcji oraz, dlatego, że będę chciał sprawdzać, czy kod danej literki jest w przedziale. Więc przy pomocy funkcji oraz teraz sprawdzę, czy kod tego znaku, który jest na samym początku, więc użyję funkcji lewy, aby wyciągnąć z komórki C3 średnik jeden znak. Zamykam nawias od funkcji lewy, zamykam nawias od funkcji kod i powiem Excelowi, aby sprawdził, czy ten kod jest większy, równy 65.
średnik i drugi wymóg muszę jeszcze tę samą wartość wyodrębnić, też wyciągnąć kod dla tej wartości, dla tego znaku i sprawdzić, czy on jest mniejszy, równy 90, czyli czy zawiera się w przedziale od 65 do 90. Zamykam na Was, klikam Enter. Prawda, jeżeli użylibyśmy tutaj jakiejś małej literki, na przykład A, to otrzymam fałsz, więc wygląda na to, że mój warunek działa. Zmienię tę wartość na poprawną i zróbmy to samo dla drugiego znaku. Drugi znak wygodnie będzie wyciągnąć funkcją fragment tekstu. Formuła będzie prawie że identyczna jak ta z komórki H4, Ctrl-C, Escape i wklejam tę formułę do komórki H5, ale zmodyfikujemy ten fragment odpowiedzialny za wyciąganie znaku. Wcześniej był jeden znak z lewej strony, teraz potrzebuję drugi znak. Więc użyję zamiast funkcji lewy funkcji fragment tekstu i powiem tej funkcji, aby działała ponownie na komórce, na wartości z komórki C3, średnik, aby wyciągała znaki od drugiego, poczynając jedną sztukę. Zamykam nawias od fragmentu tekstu i ten fragmencik, czyli tę funkcję fragment tekstu, wklejam również zamiast tej drugiej funkcji lewy. Ctrl V. Enter. Same prawdy, dlatego że te wymogi wszystkie są spełnione. I teraz powinienem te wszystkie wymogi, te pięć wymogów tak naprawdę, zmontować w jedną formułę i dopiero takiej formuły będę mógł użyć w okienku poprawność danych. Do dzieła, jak to zrobię? Uruchamiam schowek, więc albo dwa razy klikam Ctrl CC, albo jeżeli takie naciśnięcie nie uruchomi ci schowka, to możesz w karcie narzędzia główne kliknąć w ten malutki przycisk, który jest w grupie schowek, ten przycisk w prawym dolnym rogu tej grupy. Pojawi się wówczas takie okienko od schowka i wszystko, co teraz będziemy kopiowali, będzie do tego schowka wskakiwało. A co ja będę chciał robić? Będę po kolei kopiował te formuły. Wchodzę do pierwszej z tych moich formuł, zaznaczam ją bez znaku równości, Ctrl-C, Escape. Wchodzę do drugiej komórki, zaznaczam identycznie Ctrl-C, Escape, do trzeciej i tak aż do końca. To sprawi, że za chwilkę będę mógł szybciutko te fragmenty powklejać i zmontować to w jedną formułę. Zwróć uwagę, w schowku mam teraz te pięć formuł. Ustawiam się na dowolnej innej komórce, wpisuję równa się i tutaj gdybym chciał, żeby te wszystkie pięć formuł było jednocześnie spełnionych, te pięć reguł, aby było jednocześnie spełnionych, to użyję funkcji oraz i teraz wewnątrz tej funkcji oraz będę wklejał te poszczególne formuły. Zacznę od tej pierwszej z listy, kliknąłem na niej w tym panelu schowka średnik, teraz klikam na drugiej, średnik, trzecia, średnik, czwarta, średnik, piąta. Zamykam nawias na końcu, klikam Enter. W ten sposób zmontowałem to wszystko w jedną długą formułę, która weryfikuje mi teraz te pięć rzeczy, te pięć kryteriów jednocześnie. I teraz skopiuję taką formułę do schowka, wchodzę do komórki, zaznaczam całą tę formułę za znakiem równości, Ctrl-C, Escape. Teraz zaznaczam obszar, na którym chciałbym taką weryfikację wprowadzić. Wchodzę do karty Dane. Do przycisku poprawność danych i w polu dozwolone zmieniam dowolna wartość na niestandardowe. Uaktywni się pole formuła i w polu formuła klikam Ctrl-V, aby wkleić całą tę moją drugą formułę, tę długą formułę. Ona była napisana dla tej komórki C3 i ona z automatu skopiuje się tak jakby w tle dla każdej z tych zaznaczonych komórek w tym obszarze. Więc klikam przycisk OK. Mogłem oczywiście też zdefiniować, podobnie jak w poprzednim odcinku, komunikat wejściowy i alert o błędzie. Jeżeli chcesz wiedzieć, co to jest, to obejrzyj poprzedni odcinek. Sprawdźmy, czy to działa. Wpiszemy jakiś numer, ale na przykład bez spacji. Enter. Nie zadziała. Wpiszę taki sam numer z dwiema spacjami. Nie zadziała, bo niespełnione są wymogi. Wpiszę taki numer ze spacją, ale z małymi literkami. Nie zadziała. Dopiero kiedy wszystkie te reguły będą spełnione, dopiero Excel pozwoli taki numer do komórki wprowadzić i zatwierdzić. Wprowadziłem poprawny numer, klikam Enter. Teraz dopiero jest to zatwierdzone. Więc jeżeli chcesz, możesz budować dowolnie skomplikowane wymogi. The sky is the limit tutaj.